Witam was tutaj, cześć, to Mavizonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines Industries. Zaczynamy! Bambaje jadą, bambaje jadą. Co tu dużo mówić? Dobrze. Okej. Okay. Bambaj, dobra. Coś kolejnego. O, piękny widok. Tutaj mamy naszą ukochaną ropę. Dzisiaj sobie tak chyba gdzie to zbudujemy to miasto. I jakby coś, dzisiaj też nagrywam odcinek na jutro z Industries. Więc nie pisać mi tutaj, że nie wiadomo co i jak, więc chyba lecimy. Zmieniłem nazwę naszej dzielnicy z ropą. Jakby coś, jakby ktoś się zastanawiał. I standardowo, od czego mamy zacząć odcinek? Z Cities Skylines Industries. Nie wiem, może zerknijmy na popyt. Chyba mieszkania chcą się budować. Dobrze, chcą, to niech mają. Mieszkanka sobie wbudujemy. Okej, okay, tak ogólnie powiedziawszy. To nie chciałem tego tutaj głównie budować, ale tutaj jest trochę jeszcze wolnej przestrzeni, więc dobra, niech już to będzie. Tutaj niech się buduję dalej mieszkanie. A co mi tam? Dobrze, i tak, tutaj nasz bamba jechał. Muszę sobie przyciski poprzepisywać, bo to strasznie trochę jest irytujące jeszcze i co. Jak nie wiem, nie znam wszystkich przycisków na pamięć i muszę się muszę myśleć jeszcze, że muszę tutaj myszką klikać i takie tam, a tak będzie, będę mógł to szybciej wszystko ustawiać. Dobra, stąd nie. Dajmy sobie tutaj. W ogóle dzisiaj tam się przytrafiła mi tutaj fajna rzecz. Więc już z góry mówię, w czwartek, jeżeli żaden meteor się nie stanie, to... Znaczy, w czwartek, piątek, sobota, niedziela będzie live, na pewno. Ale nie z Industries, tylko z PS4. To jest pewne. Natomiast co jest jeszcze bardziej pewne, to to, iż w czwartek pojawi się kolejny odcinek, jeżeli jakiś meteor nie walnie we mnie, z Avizonosz poza prawem. Dawno tej serii naprawdę już na tym kanale nie było. Była to przerwa wynikająca głównie z pogody, no i z mojego zdrowia. Ostatnio się nie czułem trochę najlepiej. Jeszcze jak na pewno zauważyliście. Natomiast teraz już się czuję lepiej i co ważniejsze, pogoda jest... Jutro ma być całkiem dobra, więc nagram sobie z paręnaście odcinków na zapas. Ja tutaj nie bez powodu powiedziałem paręnaście, bo nagram naprawdę chyba paręnaście odcinków tak na zapas. I będę mogła mnie po kolei spokojnie wyświetlać jakąś nową serię czy coś takiego. No a Avizonosz wraca z powrotem na nawet. Dzisiaj już sobie zrobiłem pierwszą przejażdżkę taką testową, żeby zobaczyć, czy da się już jeździć. No i się da. Więc no na pewno coś się pojawi. I to już wkrótce. Niekoniecznie dzisiaj, ale... Nie, dzisiaj na pewno nie będzie. Dobra, tutaj... biura. Tu będą biura. Okej. Okay. Daj mi tu pędzel. O, proszę bardzo. Tu zrobimy sobie biurka, aby trochę to wyciszyć. Bo tutaj jest póki co przemysł. I przemysł powoduje to hałas. A ja tutaj nie chcę hałasu, żeby mi się tu szybko wynosili. I to nam trochę tu pozwoli. Dobrze, jest problem ze śmieciami. Ja zaraz go rozwiążę. Mamy trochę pieniędzy. Na tyle dużo, żeby postawić kolejną spalarnię. Mamy jedno wysypisko, które już jest zapełnione oczywiście. Nasz status spalania jest tragiczny po prostu. Dobrze. Jak tam? 15%? 13%? 61%. Okej. Okay. Dobrze. No to niestety ludzie musicie chwilę przeczekać z tymi śmieciami. Bo ja wam tutaj nie będę robić jakiejś specjalnej nie wiadomo czego. Podobno z tego co pamiętam możemy jeszcze robić pociągi. Tak, możemy. Okej. Okay. No dobra, kosztuje 45 tysięcy. No tyle to na pewno teraz nie mamy. Bo walczymy ze śmieciami. O, możemy postawić jeszcze jedną spalarkę. Wiecie co? Ja skorzystam. Bo naprawdę nasz wskaźnik spalania jest tragiczny. A coś takiego nam pomoże. Dobrze, jak tam nasza ropa? Bo tutaj... rozwijamy to sobie powoli, ale no bardzo, powiedziałbym, że jest trochę za wolno. Tu jest jeszcze nasz kolejny przemysł. Może gdzieś go sobie zaczniemy. Na pewno trochę przy ropie bym tutaj posiedział dzisiaj. I jakby coś z góry mówię, nie będzie póki co żadnego, jak to się nazywa, odcinka specjalnego. Nie specjalnego. Podziemny magazyn ropy naftowej. Tak, to jest ciekawe, nie wiem co to jest, ale dobra.
Okej, okay, dobra, rozumiem. Nie będzie żadnego live'a z PLC na razie, bo nie mam odpowiednich wymagań i tak dalej. Systemowych. Dobrze, co to jest? Zakład. Okej, okay, to robi nam naftę. Nie, to jest budynek główny. To robi naftę, a to robi plastik. I twierdzisz, że masz za mało ropy. No dobra. Masz za mało ropy, to trzeba więcej wydobywać ropy w takim wypadku. A skąd by tu wydobyć? Można byłoby tu jeszcze jedną postawić. Wtedy byśmy pozbyli się tych drutów. Ja drutów nie lubię. I tutaj. Tu byłby dobry jeszcze taki jeden. Dobrze, ale żeby tam było, to musimy sobie zrobić kolejny nasz ukochany mostek. Ciach. Tutaj, dotąd. I stąd decyzmy ładny zakręt. Tak, bo tutaj chyba dalej ropy nie ma, to taki. Nie, jest. Kurczę. No bo tutaj na pewno będzie dzielnica też z ropą. Dobra, i tu sobie dajmy takie. Pokaż mi, jak tutaj jest z. Ta, tutaj nie chcę zakończyć tam ta dzielnica. A tu się będzie zaczynać ta kolejna. No, proszę bardzo. Kolejna ropa. Bo tutaj nie chcę, żeby nam wchodziły sobie w te dzielnice na głowę. A tutaj jest tego na tyle dużo, że dwie osobne spokojnie nam tutaj wystarczą. Dobrze. W takim wypadku wróćmy do drogi. Ta droga sobie będzie zakręcać. I no jakoś tak tutaj może to wyglądać nawet. Dobrze, zerknijmy sobie na złoża. Ta ma 6400, to ma 8000, to kosztuje 16, to kosztuje 12, ale czymś musimy mieć lepsze. Liczba ciężarowa 5, 8, prąd 930, dobra, woda. To wszystkiego więcej źle, ale też więcej zużywa. Liczba pracowników i hałasu. To jest głośniejsze, okej. Ale to jest i tak na kompletnym pustkowie, więc dobra, niech już to będzie. I zanim mi tu zacznie zrzędzić, że nie masz prądu, bo już to robisz, to tu ci druta podciągniemy. I odtąd jeszcze wodę. No i tam jakoś w miarę sobie nie dojeżdżę, co nie? Dobrze, handel chce się budować. W ogóle jak tam z naszymi fabrykami? Bo my tutaj mamy dwie. I mamy baga. Nie wiem, ktoś by mógł mi to wytłumaczyć, co tutaj zrobić, bo jest brak wystarczającej liczby kupujących. Towary gromadzi się. Stwórz więcej dojów handlowych, aby zapewnić miejsca, które potrzebują produkty na sprzedaż. Dobrze. Handel, zobacz, rzeczywiście, handel chce się budować. Zobaczymy, czy jak go teraz budujemy, to będzie lepiej. Jak nie, to nie wiem. To naprawdę będzie dziwne. I nie wiem, co zrobić. Ale handel chce się budować, bo ledwo co wziąłem pędzlem i już się budowało, więc to akurat jest prawda. Dobra, dajmy sobie tutaj ulicę z drzewkami. Bo pieniądze jako takie tam się jakieś gromadzą, tak? Coś tam wkłada do portfela. Dobrze, dajmy sobie stąd. No, coś takiego póki co. Ciach, ciach. Tu się budować. Co do wody. Wodę on tutaj zaraz podciągniemy. O, proszę bardzo. Woda. I tutaj woda. I odtąd. Daj to. Ciach, woda. I tutaj woda. A tu dalej na razie nie będzie. Tu ma być nasz przemysł. Tak? Więc na razie nad tym nie będę się zastanawiać. Jakby coś, możecie wymyślić już nazwę dla tej dzielnicy drugiej przemysłowej, która tutaj będzie. Dobra, tutaj się w miarę to by wydobywa. Zrzędzicie na policję. No jesteście rzeczywiście daleko od policji. To jest fakt. Dobra, dam wam mały komisariat. Właśnie. Jak tam są z tego zyski? Zerknijmy sobie tutaj. No, jako takie są tam. Dobra. I właśnie. Mam pomysł. I have an idea. I możemy ją wcielić w sumie teraz nawet. Chcę tutaj gdzieś zbudować. Może na razie gdzieś tutaj. Bo chcę zrobić płatny wjazd do miasta. I najlepiej byłoby tak, po pierwsze. Czekaj, możemy kupić nowy kawałek ziemi? Nie. Bo nie wiem, jakie są tutaj dalej. Na pewno. A nie, my w sumie kupimy wszystkie kawałki. Dobra. Tak też się zastanawiałem. Dobra, ale tu możemy sobie zrobić na razie. Inaczej, zróbmy do każdego wjazdu.
Dobra, to tak. Dajmy sobie na razie mały punkt, bo nie sądzę, żeby był jakiś tutaj nie wiadomo jaki. Kurde. Dobra. O. Dobrze. Stąd. Najgorsze jest to, że trzeba im tutaj podciągnąć wszystko, wodę i prąd i tak dalej, ale myślę, że to nie będzie jakiś tutaj wielki problem. Przy okazji sobie podciągniemy wodę pod całą autostradą i będzie później łatwo budować. Dobra, stąd. I tutaj. Tędy. Dobrze, jeszcze prąd. Prąd to akurat będzie tutaj wiatrak, to już... O! Ropa i paliwo, kasa dla wiznosza. Kurczę, wiznosza z wielkiej litery trzeba zmienić. Osiąga poziom 4. Premier blokowany. Plus 12% wydajność, minus 30% zanieczyszczenie. Świetnie. Rafineria oleju opałowego. Świetnie. Duża platforma wytnicza. Oh yeah. Warsztat naprawczy przemysłu naftowego. Dobrze. Duży terminal naftowy. Rafineria. Dużo. Dużo dostaliśmy. I dzisiaj możemy jeszcze jakimiś tymi fabrykami się byśmy zajęli. Dobrze. Stąd tutaj. Teraz tak popatrzyłem, że tutaj są te idealne spoty. Widzicie co? Nawet taki. Na pewno będzie fajnie wyglądać. Ciach. Ciach. No zobaczcie. Nie wiem jak dla mnie, ale według mnie to takie będzie, że tutaj coś się już dzieje. Dobrze, kolejne mamy tutaj postawić. Może tutaj. Bo tutaj będzie prościej to montować. Ceny na razie nie będziemy jakoś tam strasznie drastycznie zmieniać. Dobra. Tak. I stąd tutaj autostrada. Dobra, mamy to. Woda jest. Dobra, tutaj ci już drutę podciągniemy, bo tutaj teraz możemy dotąd. Ciach. Proszę bardzo. I kolejny drut będzie. Znaczy. Kolejne miejsce płatności będzie tutaj. Tu będzie trochę trudniej, bo jest zakręt, ale sądzę, że nie będzie też. Że aż tak wielki ptom to nie będzie tutaj robić. Dobra. Jeżeli sobie to postawimy, no powiedzmy w miarę tak. O, tak. Z panego jestem zadowolony, bo dzisiaj przed. Chwilę przed włączeniem nagrywania przybyła nowa subskrypcja, więc to ja rozumiem. Co do prądu, no dobra, jesteś w miarę blisko, możemy ci podciągnąć druta. I masz. Okej, okay. Woda. No dobra, wody rzeczywiście możesz nie mieć. Ale jesteś na linii tego, więc proszę bardzo. Trochę zwalnia. Najwyżej później będziemy sobie montujemy te wielkie, ale póki co na razie jest one, że tyle powinno wystarczyć. Zobaczmy, tutaj się robią korki? Nie. 17 przyjechało pojazdów. Tutaj 35. No a tutaj to na razie dopiero postawiliśmy, ale już jest 27. Zyski. No, coś tam idzie. Dobrze, czy teraz to trzeba działać, bo mamy już więcej handlu. No nie, na cały czas jest tragedia. Towar gromadzi się, stwórz więcej rejonów handlowych. O, ten trochę zszedł, ale już jest problem. Tu jest niby, mamy... Czy żeby tutaj było to, ale no... Jak ja, może towar? Opróżnie... Nie poprzedni zapasów. Coś tam było? Okej, dobra. Ogólne... Takie, co jest tego towar? Pokaż to. Dobra, nie wiem. Zobaczymy, może by zjechało to stąd i pojechało do tego magazynu, bo taki miałem pomysł od początku, żeby tutaj się to gromadziło, ale... Strefa przemysłowa towaru. Magazywane... Nie wiem. Nie wiem, trochę tego nie rozumiem. Aha, ten też ma towar. No nie, no... Kurczę... Produkt zwierzęcy? Nie. Produkty unikatowe fabryk. No to powinniśmy to sobie dać. Dobra, dajmy na pełen. Zobaczymy, czy to im cokolwiek zmieni.
Dobrze, ludzie się znowu chcą budować, ale nie, na razie handel. Zaraz sobie pójdziemy do naszej ropy. Już zaraz tym się zajmiemy. Tutaj sobie na razie zrobimy taki zakręt. I nasz handel tu będzie się dalej budować. Mam nadzieję, że dzisiaj w ogóle nasz problem ropy, śmieci nam zejdzie już. Bo trochę się już męczy tymi śmiećmi. Muzyczka. Muzyczka, to jest po prostu piękna muzyczka. Dobrze. Dla ludzi to my tu mamy miejsca, tak, budować się dowoli. Tutaj dowoli. Tu również. Ale tutaj no niestety będzie wam głośno. Więc tutaj akurat będą biura. Ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. Ciach, ciach. Ciach, 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 ciach. Dobrze, i powiedzmy, że tak. Jeśli tutaj chodzi coś o przemysł, to jeszcze możemy sobie, czekaj, tu coś postawić. Jakiś budynek. Mały tatrak, może to. Dobra. Zmieści się, zmieści się. I tatrak. Wejdzie, wejdzie. Dobra, świetnie. Co ty ma tu dziś? Czekaj. Brak wystarczających liczby kupujących produktów. Serio, znowu wszystkie magazyny pełne? Ten jest ustawiony na pusty już. Ajajaj. Dobra, dajmy sobie kolejny tutaj zbiornik. Właśnie, jak tam bambaje korzystając z mojego pięknego węzłu? Tu widzę, kolejny bamba jedzie. Dobra. Pojechał dobrą stroną. Daję, pokaż. Dobra, korzystają tak jak powinni korzystać. To jest dobrze. To powiedzmy, że całkiem dobrze. O, nawet ludzie czekają na nich. Szczegóły dotyczące linii. Korzystają. Nawet powiedziałbym, że jest za mało trochę bombaju. Dajmy sobie jeszcze jeden. Ej. Chwila, bez przesady. Dobrze, i ty też na pusty dajmy. Dajmy ciebie. Dalej. Ludzie się pobudowali. No teraz to już jest naprawdę. Jak było źle, tak jest źle. To tu dajmy. Na pełen. Zobaczymy, czy to cokolwiek kurczę zmieni. Okej, dobra, coś jedzie. Skąd jedzie? Czekaj, czekaj. Co to jedzie? Furgonetka dostawcza. Wraca do zakładu. A skąd? Właściciel. No, właściciel to ja wiem, kto to jest, ale dobra. Nie, nie, nie. O! Coś ruszyło? Nie. A już myślałem. Dałem na pełen. Czyli w teorii chociaż powinien się zapełnić teraz. Nie, naprawdę. Coś mi tutaj śmierdzi. Dobrze, to jest ze śmieciami, właśnie. Śmieci. Dobrze, są dwa. Wyrzuć. Wyrzuć. A tu. Dobrze, jeszcze jedna spalarnia. No dobra, niech będzie, ale tych spalarni to my tutaj poustawiamy za chwilę. To będzie to po prostu istotna tragedia. Dobrze, dajmy sobie te dwa do opróżnienia. Właśnie, jak oni korzystają z tych bombajów? Są chętni? Chyba tak. Czekaj, tu jest przesunek. Tak, są chętni, dobrze. Przemysł chce się budować. Nie, najpierw handel. Handel, bo ja chcę dzisiaj zobaczyć, czy to na pewno działa tak, jak powinno działać, czy to jest jakiś kolejny coś zepsutego. Dobra, dotąd. I tutaj. Dobra, to sobie trochę zaokrąglimy tutaj. Bo to musi nam tutaj przejechać ten. Tak. No mniej więcej jakoś tak. Czyli to tutaj dotąd, ok. Ta droga tu i tu. Dobrze, jest dobrze. Ciach, ciach. I tutaj wszędzie się budować. Dobra, budujecie się, budujecie się. Woda, no prawie. Prawie wszędzie. Tu będzie problem z wodą.
To wam od razu tutaj załatwimy. Dobra. To się buduje i tak, nasza ropa. Dostaliśmy nowe jakieś rzeczy z tego, co widziałem przed chwilą. Baraki przemysłu naftowego. Warsztat naprawczy, 35 tysięcy. Dużo on jest? Nie jest duży jakiś też. Możemy sobie ciebie postawić. Nawet tutaj, dobra. Mamy większy szyb. Duża platforma wytnicza, dobra. Czy ona jest taka duża? Jakoś nieszczególnie, ale dobra. Postawmy sobie ciebie tutaj. Druta znowu potrzebujesz, serio. Tutaj wszystko na drucie się opiera. To tak daleko od siebie odstawiam. Masz wodę. O, mamy duże miasto! I stacja uzdatniania wody, krematorium i nowy kawałek ziemi. Świetnie. 14 tysięcy. No to się... To lepiej niż w scenariuszu pociągowym. Dobrze. Wypad. 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 Dobrze, i zamiast tego... Tu w ogóle widzę, że jest problem jakiś. Ciach, ciach, ciach. Czy tyle wam wystarczy? No i oczywiście jeszcze jedna do pompowania się przydała. Uzdatnianie. No powinno już dobrze działać. Wskaźnik? Ok, dobrze. Jest teraz na dobrym poziomie. Świetnie. I nasz syf przestanie tutaj już być pompowany. Dobrze. To jest akurat dobra wiadomość. Dobrze. No strasznie dużo tego handlu teraz tutaj wciskamy. I... Nie można importować, musi być produkowany lokalnie. Może eksportować. Wszystkie produkty wyrobione przez unikalne fabryki są towarami luksusowymi, które można sprzedawać w fabrykach. Okej, nie można importować, musi być produkowany lokalnie. Można eksportować za pieniądze. A do eksportażu to jest pusty, tak? Czekaj. Pokaż mi, jaki? Co jest przy pustym? Inaczej, jeszcze raz. Zrównoważony, utrzymywanie magazynu w połowie napełnionego. Pusty, utrzymywanie poprzez sprzedawanie surowca. No to pusty chciałbym przyjąć. Opróżnianie, nie, jest opróżnianie. Zrównoważony funkcjonuje normalnie. Nie, jaki ci jest tutaj kompletny problem z tym? Szczerze powiem, że coś mi tutaj naprawdę nie gra. Dobrze, spróbujmy czegoś nowego. Tu jest nasz handel, co nie? Co się stanie, jeżeli ja mu to tutaj postawię? Stąd wam tutaj podciągniemy. Macie. I zobaczymy, czy w końcu rzecz może łaskawie zacznie wyjeżdżać. Pojechało. Ej, pojechało, to naprawdę pojechało, co działo? No bo nie ma. Okej, okay, dobra. Wracając do naszej ropy. Mamy tą, nowe rafineria. Co to jest, takie małe? Ogólnie jakieś od ropy są wszystkie budynki małe, co ciekawe. I tutaj podziemne to mamy. Dobrze. Fabryki. Co tutaj jest dalej? Fabryka zabawek. Możemy ją robić. Drukarnia też możemy. Rafineria. Co rafineria nam tutaj daje? Proces rafinacji wymaga nafty, plastiku i metali. Do produkcji oraz przechowywania produktów rafinerii. Produktów rafinerii. Unikalny budynek. Ale co ty produkujesz? Produkujesz szeroki wachlarz różnych wydobów naftowych i paliwa. Okej, dobra. Tutaj papiernia. Papiernia potrzebuje bardzo dużej ilości rzeczy. Które to wszystkie... Nie, nie mamy plonów. Okej. Fabryka domów modułowych. Też nie mamy. Ale możemy z tego, co widziałem, postawić i to. Drukarnia. I fabryka zabawek. Wiecie co? Ja bym na razie postawił fabrykę zabawek. Bo sądzę, że fabryka zabawek może być czymś, co się przyda. Chociaż drukarnia. Dobra, najmy sobie drukarnię najpierw. Tutaj obok tego. Ej, zaczął działać normalnie. Co jest? A ten cały czas... Fabryka mebli.
To jest ciekawe, wiecie co? Ale się zastanawiam, czy to tylko trzeba przenieść, bo tu się zrobił jakiś bug, czy co? Przenieśmy tutaj. Co to jest? Warsztat naprawczy gospodarstwa leśnego? O kurde. Ale on jest wielki. Zobaczymy, czy teraz to zejdzie. Tam chyba jakiś jest bug. Bo zobaczcie, już zeszło. Już zeszło i już są zyski. Nie pojmę tego po prostu. Tak na szybko. Dobrze, tutaj jest dobrze. Dajmy sobie trochę więcej lasu jeszcze. Dajmy sobie szkółkę na razie. Czy tu? Nie, tu nie możemy postawić, prawda? Ciach. Tutaj naprawdę ładnie się rozwija to. I tutaj teraz lasy bym zbudował. Duże, ładne lasy. Nie wiem jak wy, ale ja jestem za czymś takim teraz. Tutaj sobie dajmy zwykłą drogę. O, coś takiego. Tu są te kamienie na środku, tak wiem, ale na razie sobie je zostawimy. O, kurczę. Przestawiło mi się o jeden. Dobra. Właśnie, czy są mi tu potrzebne baraki? Możemy w sumie postawić jeszcze jakieś baraki. Baraki. Gdzieś tutaj. Powiedzmy. Dobra. Potrzebujesz wody. No dobra. Coś w tym może być, że potrzebujesz wody. Masz. Ty też tutaj masz. Te baraki, jak tutaj się nie podłączą, to będę zły. Kurde. Patrz, za bardzo się zobaczyłem na te baraki, które nie chcą pociągnąć też. Że aż to przestało działać. Dobra, macie. No teraz już nie zrzędzicie. No, macie. I nasze drzewka. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie jakoś w miarę ładnie funkcjonować. Jedyny problem jest taki, że tutaj to strasznie ciągnie. Wiecie co? Ja mam pomysł na dobre zakończenie tego odcinka. Znaczy, ja jeszcze nie kończę, żeby nie było. Popyt na ludzi, zaraz mi tu eksploduje. Zaraz mi tu popyt na ludzi po prostu eksploduje. Ja nie rozumiem, co was tutaj ludzie aż tak bardzo ciśnie. Nagromadzenie śmieci. Co jest z tymi śmieciami w końcu, ludzie? Okej. Dobrze, rozumiem. Jest za dużo tego śmieciarek. Dajmy sobie tu jeszcze jedną śmieciarkę. Teraz już powinno to się dobrze spalać. Wszystko. Te dwa są opróżniane. Dobra. Ale rozumiem, że zyski mi tu powodujecie, co nie? Dobra, to się robi. Ten na razie jeszcze potrzebuje papieru i plastiku. Dobrze. A jak tam tutaj z plastikiem za mało ropy? To jest ten warsztat. A to? To robi naftę. Dobra, to nie, dajmy sobie jeszcze jeden na plastik. Bo akurat plastik jest najbardziej tutaj potrzebny. Zakłady pirotechniczne. Macie plastik. My mamy już czwarty poziom tutaj tego w ogóle. No ale to całkiem ładnie. I ropa. Wiem, nie mamy forcy teraz zbytnio. Ale gdzie się ropę musimy niestety postawić? Tylko żeż gdzie? Tu jest trochę jej. Ty brakuje ci, tak? Tak. To możemy tutaj spokojnie sobie dzięki temu teraz coś zbudować. To wyłączenie jest naprawdę irytujące. Jakby ktoś znał moda, bo wiem, że istnieje, tylko nie pamiętam jak się nazywał. To chętnie go poprosił. Dobra, dajmy sobie to. A, ty jesteś rafinerii, to jest. I dajmy sobie tutaj tą dużą platformę wytwórczą. Tu. Dobra. Może być. Metro. Metrem tutaj się teraz tak dzisiaj trochę mnie interesowałem. Bo
chyba tutaj sobie jedzie. Wiecie co, tutaj stacja meta byłaby na wtedy wręcz niezbędna. Czekaj, stąd. O, dobra, tutaj. Kurde, daj komar! No. Ty trochę przyzwoitości, nie latać mi przed tutaj ekranem. I tak cię zaraz zabiję, a ty mi tu jeszcze latasz przed ekranem. Dawaj. Obok tramwajów, to powinno być dobre. Dobrze, czekaj. Tutaj jedzie. Dawa, to tutaj sobie dojedziecie już. Chyba nie będziesz tak wielki problem, żebyście doszli. Ewentualnie mogę wam coś takiego zrobić. Ale nie dwie stacje. Wow. No tutaj to się kręci. Kręci. Dobrze, co jest ze śmieciami? Pokaż mi, czy cały czas ta gada jest ze śmieciami? No w miarę. Jest już lepiej. Za mało surowców. Zobaczcie, w końcu zaczęły działać. I teraz jest za mało tego wszystkiego. A ty? Meble się produkują, bo drewna jest akurat dużo, dawa. To akurat jest logiczne, ale tutaj ty potrzebujesz papier. Papier masz. Plastik i nafta, mamy z tym problem teraz. Bo tutaj mi się po prostu nie chce trochę tego produkować. Znaczy nie chcę. Ty nie masz wody i prądu, dobra. To się da wytłumaczyć, czemu ty nie działasz. Mówi, że da, a nie, że przyjmuje jakby coś. I jeszcze możemy ci postawić tutaj, czekaj. Jeszcze jedną. Taką platformę. Tutaj. Ale tutaj to będzie ciągnięcie. Jednakże tutaj to... O. Zmieniają się cyferki. To tu będzie na maksa chodził. Dobrze, to tym się później zajmę. Bo to też trzeba nad tym pomyśleć. Swanego, czy my tutaj... Aha. Oni tu się pobudowali, a tu im nic nie zrobiłem. Dobrze, widzę, że czas jest już przedni odcinka. Ale chwila. Chcę jedną rzecz zrobić. Macie tu, wyciszę wam trochę ulicę. Bo ja nie wiem, jakim cudem wy tu żyjecie w tym hałasie. Kurczę. Ale tu. O, dobra, tu jest już lepiej. I tutaj też by nie macie dobrze. Dobra. To wam trochę powinno chociaż trochę pomóc. Brakuje ci plastiku, a ten dostał dostawę. Okej, dobra. To teraz teoretycznie możemy ich trochę cofnąć, wiecie co? Tak. Tak, cofnijmy ich tutaj, bo tutaj jak są jednak to trochę jest lepiej. Natomiast co ja chciałem postawić tutaj? I się zastanawiam, szczerze powiedziawszy, bo... Na pewno to trzeba postawić gdzieś. I mamy opcję albo tutaj. No, postawmy może tutaj, żeby oni tutaj musieli dojechać. Krematorium, o fajnie, że jest. 60 tysięcy, trochę dużo. Mamy na szczęście coś takiego jak pożyczka. Zyski z wjazdu do miasta. Nie jest to jakoś wielkie co, ale ładnie. Pożyczki. 60 tysięcy, proszę bardzo. To tak to się robi. Dobra, no i teraz tak. Zwolnimy sobie już czas. Bo już mamy. Nowy kawałek ziemi. Nie w tej chwili, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Dobra, gdzieś tu byśmy sobie budowali. Nie wiem jak wy, ale według mnie to jest dobry pomysł. I w następnym odcinku chyba pójdziemy w rolnictwo, bo to jest żyła złota. Tak, to jest na wtedy. Albo inaczej. Nie, bo kolejny odcinek za chwilę będę nagrywać to. To później się, to kiedy indziej się zapytam o coś innego. Dobrze. Jest jeden minus jak tutaj budujemy, ale dobra, już niech będzie. Postawmy sobie to tak daleko, już niech będzie. Już niech ci tutaj będzie. Natomiast my tu musimy zrobić coś takiego. To sobie budujemy na maksa. I tutaj mamy sobie nasze zygzaki. Nie wiem czy znacie to, to jest taki patent, dzięki któremu nie robią się aż tak duże korki tutaj do wjazdu. I tutaj
tu musimy niestety wyłożyć tam wagę. Wiem, ja je lubię, ale niestety w tym miejscu one są tutaj nie najlepszym rozwiązaniem. I tutaj wjazd drugiego. Stąd tu jedna droga, autostrada i tutaj druga. Później się połączą z powrotem, tak jak to jest tutaj. Ale tutaj trzeba zrobić dojazd do tego po prostu. I stąd... okej, okay, dobra, rozumiem, jeszcze jest trochę źle. Stąd... do tych trzeba podciągnąć drogę. Jak to będzie wyglądać, za chwilę tym się zajmę, okej? Okay? Na razie bez takich jakichś tam przednich komentarzy. Stąd... i tak, z tego co mi się wydaje, to jest w dobrym kierunku. Oni wjeżdżają tak i tu wyjeżdżają, dobra. Czyli to jest dobrym, to trzeba zmienić. Dobra. Dobrze, to jest zmienione. Czyli... to możemy sobie wyburzyć. Tak. A nawet bym powiedział, że to też. Dalej. To, to, to i to zmieniamy. To wyburzamy. Akurat to jest mój trochę ulepszony system niż ten, co jest normalnie. Przez jedną osobę wymyślony. Jednego innego youtubera. Który też w sumie nagrywa Industries. Ale trochę inny sposób. Nie trochę... ja trochę nie wytrzymałem oglądając jego. Znaczy nie oglądałem jego Industries. Nie wytrzymałem wcześniej. Część z was może wie, o kim mówię, ale dobra. I stąd tutaj, o dotąd. Proszę bardzo. Tu. Prosta droga. Tutaj będzie z lekkim zakrętem. Tu byłoby fajnie, jakbyś zjechało całość. I tu będziesz wjazd. No, no, może być miarę. W miarę widzę, że nie ma jakichś takich wielkich problemów. I ten nam trochę powinno przyspieszyć, a przynajmniej ulepszyć to, tą całość tutaj. O, dobra, to sobie ulepszymy jeszcze. I tutaj na pewno nie będzie takiego zakrętu, jak wy to teraz widzicie. Ja to właśnie zmienię. To jest tak na początek, co nie? W sumie możemy sobie zrobić nawet tak. Ciach i ciach, dobra. Podłączmy ciebie sobie do sieci. Czyli... w ten sposób, póki co. Później jakieś wymyślone węzły możemy robić, ale póki co po prostu coś takiego. O, prąd już masz? Okej. Okay. Masz duży zasięg najwyraźniej. Dobrze, dochodzimy do 40 minuty odcinka. Mam nadzieję, że z tego będziecie korzystać, ludzie. No, korzystają, korzystają. Już jadą. Mam nadzieję, że z tych magazynów będą wyjeżdżać. Bo tego akurat bym potrzebował trochę. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz, którą na pewno musimy zrobić, zanim zakończymy odcinek. To jest wręcz niezbędne. Dobra, tu się nie zrobiły światła, tu się zrobiły światła, ok. Już wyłączam, do usług. Tutaj również. I tutaj chyba dalej, tak. Tu chyba ich ostatnio nie wyłączałem po prostu. Wyłącz. Wyłącz. Tutaj póki co nie ma. Bardzo dobrze. Nie ma, nie ma. I tutaj się mogły budować. Ogólnie tutaj ludzie chyba z tego bardzo lubią korzystać. Tak. A, zobaczcie, nawet sobie dochodzą. Ale w przyszłości jakiś autobus im tu po prostu puścimy, żeby sobie jeździł po tej całej dzielnicy. Tak, widzę, że za mało ropy robimy i za dużo produkujemy tego, nafty. Musimy bardziej w plastik pójść, bo plastik jest przyszłością niestety. I z plastiku ładnie zyskujemy. Dobrze, zwykniemy sobie na koniec. Z tego jest mały zysk póki co, ale no dobra. Ogólnie jest zysk, 7000 zarabiamy na tym. Z ropy mamy zysk 9000, ładnie, ładnie.
Z leśnictwa mamy zysk 3000 i tutaj jest duży minus. Co to jest? Magazyny i budynki unikatowe. Okej, czekaj. 5. Nie, no ty na siebie zarabiasz. Tak. Ty też i to tyle. Dobrze. Tego co rozumiem, tutaj mamy trochę za dużo magazynów, które rzeczywiście mogą być w ogóle nieużywane. Ten sobie jeden zostawmy, bo on tutaj może być użyteczny, ale tak poza tym, czekaj. Czy jest opcja, abyśmy zobaczyli wszystkie nasze magazyny? Tylko po wejściu w tą stronę, tą zakładkę. Nie. Nie widzimy wszystkich magazynów. Tu jest jeden magazyn. I on swojego jako takiego chyba nie ma. Właśnie, jak tam poczta? Już tak na koniec. Dobra. To jeszcze pocztę mi tutaj postawmy i kończymy. To się bo akurat poczta się jako tako tam przydaje, no wiecie, no. Wiecie jak to jest, tak? Dobra, tutaj taki ten rozgałęźnik ładnie działa. I korzystamy z tego, korzystają ludzie. Bardzo dobrze. Pokaż mi po prostu jak tutaj. Nawet część będzie wyjeżdżać. O, a ci wyjeżdżający dokąd jadą? Pokazuje nam wyjeżdżających i wyjeżdżających, bardzo dobrze. Kurczę. Trzeba nie tutaj zjazd zrobić dla tych. Albo czekaj. Tych wyjeżdżających, bo oni tutaj będą nam kotkować naszą dzielnicę przemysł mieszkalną, a tego. A nie chciałbym tutaj ingerować tych dwóch dzielnic. Chyba. Po takim krótkim rozwiązaniu powinniście mieć. No póki co należy z tego nie korzystacie, ale wiecie. Nie chcę, żebyście mi tutaj robili no, to co tutaj się dzieje, tak? Że jedziecie tutaj, tutaj. Tutaj zjeżdżacie sobie i wymyślacie wjazdy. No tutaj do handlu głównie jadą. Przy handlu będzie inny dworzec. Już z góry mówię, tu gdzieś postawimy dworzec towarowy. I gdzieś jeszcze tutaj będzie dworzec towarowy, bo oni tu potrzebują niestety wszyscy. Dobra, ale to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Dzisiaj sobie trochę rozbudowaliśmy tutaj dzielnicę, tym się bardziej zajmiemy tutaj w kolejnym odcinku. Postawiliśmy dworzec towarowy i to jest akurat bardzo potrzebne, co tu dużo nie mówić. Zbudowaliśmy sobie trochę tutaj miasto. Tu handel, w końcu nasze fabryki działają. I to jest ważne, to jest akurat bardzo duży progres. No i trochę ropa, trochę tam przy ropie siedzieliśmy. Tu się zaczyna robić niepokojący koreczek. Najwyżej tu się postawi większy zjazd. Ale dobra. To było na tyle dzisiejszego odcinka i pozostawiam was z tym wspaniałym filmikiem o nasze lasy. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale i jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!